Witam bardzo serdecznie w gospodarstwie rolnym, które prowadzimy wraz z żoną Stanisławem, ja Andrzej Tarnowski, we wsi Cieślin, gmina Rozprza. Zajmujemy się chowem i hodowlą trzody chlewnej. Jest to cykl otwarty, gdyż sprzedajemy warchlaki do dalszego chowu. W 2018 roku podjęliśmy decyzję o rozbudowie stada podstawowego do 600 sztuk. Gdyż no, z 200 sztuk było ciężko już załóżmy koniec z końcem wiązać, trzeba było podjąć decyzję, żeby to było z czego żyć, jak to się mówi, i rozbudować to do 600 sztuk lor. Gdyż jest komu to jeszcze przekazać to gospodarstwo, bo syn tak samo pracuje z nami w gospodarstwie. No i schodziło się o zmniejszenie nakładu pracy rąk, żeby to bardziej zmechanizować, unowocześnić, żeby to były no, większe zyski, a mniej roboty. Lochy, które były załóżmy hodowane wcześniej, karmiliśmy, obchodziliśmy, wszystko ręcznie było robione. Nie było żadnej mechanizacji takiej, która by ułatwiała robotę w chlewni. Tylko trzeba było to wszystko no, ręcznie robić, także i bardziej człowiek uwiązany, rąk do pracy brakowało i tak dalej, no bo to wiadomo z czym się wiąże. Po rozbudowie do 600 sztuk roboty się zmniejszyło, zwiększyło się załóżmy tam bardziej no, obsługa i tak dalej tych wszystkich urządzeń, ale to wszystko no, taka robota bym powiedział lżejsza, nie? A nie bardziej fizyczna, tylko taka bardziej no, delikatniejsza. Ja już powiem może na temat, jak mąż mówił, że ulepszenie naszej pracy, no to chodzi tu właśnie szczególnie o tą feturę, którą po prostu nie ma problemu nawet z nauką tego, właśnie z którą ja pracuję nad tą feturą na swoim telefonie, po prostu smartfonie i ustawiam sobie porody, całą dawkę żywieniową już sama, komputer sam ustawi mi dalsze, tak jak wprowadzę maciory na porodówkę, aż do samego odsadzenia, zejścia po prostu maciory z porodówki. I jeżeli wejdzie na porodówkę, ustawiam, że ona przyszła, później ustawiam, że ona oprosiła się i dalej do końca już ten system sam prowadzi żywienie właśnie. Maciory są dobrze nakarmione, które mleczność mają bardzo dobrą. Jeżeli chodzi o ten system, to jest naprawdę, że ponad miarę. Ale po prostu ten system żywieniowy jest tak ułożony, że ona dostaje tam 5 razy, tak jak później, 5 razy na dzień. I po prostu chodzi o mleko, no to prosiaki wychodzą. No, naprawdę ładne prosiaki nam wychodzą z porodówki. Nie mieliśmy tam, jak żeśmy ręcznie to zadawali. Jeżeli System chodzi o masowy. system, który ja żywię maciory, to korzystam, jak już wcześniej to powiedziałam, z telefonu, to jestem więcej tak na porodówkach pojedynczo. A jeżeli jestem w biurze tam na fermie, no to mam laptopa, którego już wtedy większy, wiadomo, to już większy jest podgląd, a z telefonu, no wiadomo, każdą porodówkę sobie, każdą maciorę mam na widoku. Jeżeli na przykład ona wychodzi, że ona mało zjadła, to ja jestem w stanie ją dokarmić. Albo jeżeli ona jest chuda i może być, że mało je, no to ja jestem w stanie ją dokarmić. Właśnie z tego względu jest bardzo dobra rzecz. Czas pracy na chlewni zaczynamy o godzinie gdzieś koło 6, tak powiedzmy, 5, 10 po 6. Pracujemy ja z żoną, syn i dwóch pracowników. My jesteśmy do godziny gdzieś na chlewni 10, 11. Obrabiamy wszystko to, co jest potrzebne. Resztę robót, załóżmy takich no, mniej tam odpowiedzialnych i tak dalej, to zostaje dwóch pracowników i oni już pracują do godziny tam 15, bo oni przychodzą na 7, nie? Chyba, że są jeszcze jakieś dodatkowe roboty, czy sprzedaż, czy jakieś tam przepędy tego, no to jeszcze zostajemy dłużej i to im pomagamy.
Oni o 15 idą do domu, a my załóżmy tam 15:30, 16 idziemy z powrotem tam, bo trzeba znowuż przejść te wszystkie porodówki, warchlakarnie przepatrzeć, paszę gdzieś przepchnąć, czy tam się coś wprosi, trzeba tam dojrzeć, czy posypać, czy tam coś obciąć jeszcze. Także nam schodzi gdzieś do godziny 18:00, 18:30. Przychodzimy do domu, chlewnia jest zamknięta do rana. Jeżeli chodzi o naszą pracę, tak na w ogóle całej chlewni, to więcej ja zajmuję się tylko porodówkami i po prostu dopomaga mi mąż. Między innymi robimy kastrację, po porodzie zaraz obcinamy ząbki, ogony, to już tylko we dwoje. Jeżeli jest w stanie jesteśmy zrobić to do południa, to robimy to we dwoje po południu. I po prostu cały czas więcej ja się zajmuję, czy chodzi o zgłoszenie porodu, wszystko na aplikacji, jak wchodzi ustawienie całego żywienia maciory, to ja włączam raz tylko, jako ona przychodzi na porodówkę i datę porodu. Jeżeli oprosi się w danym dniu, to ja znowuż w telefonie zgłaszam tę datę porodu i po prostu już więcej dalej sam program pracuje nad tym, aż do zejścia maciory z porodówki. I także nie ma problemu tego, że tam musimy cały czas tam coś robić na tym. Tylko do mojego, wiadomo, trzeba po prostu sprawdzić, czy to dobrze chodzi. Tylko, ale nic więcej w telefonie już na danej porodówce się nic nie robi, tylko po prostu nasz podgląd tylko. No i żeby była pasza w silosie. System żywienia, ten feturą, który jest zainstalowany na chlewni, no nie ma porównania do systemu karmienia ręcznego. Tu jest, załóżmy, karmienie odbywa się 6 razy chyba na dobę. Nie? Jest to mniejsze dawki są tej paszy, a częstsze. Nie? Maciora bardziej jest pobudzona, wstaje, już jakiś ruch jest. Te prosięta czują też ruch, dochodzą do karmienia, także no, dobrze to się odbywa. I jest to spowodowane, jeżeli jest maciora dobrze nakarmiona, to i mleczność tej maciory jest odpowiednia. Jeżeli jest mleczność, to i odpowiednia ilość prosiąt wtedy schodzi. Jak było, załóżmy, kiedyś od maciory, żeśmy odsadzali tam 24, 20, 26, to już było dobrze, nie? A teraz odsadzamy, załóżmy, 32, 34 nawet, już odsadzamy prosiąt od lochy. Odpowiedni ciężar tego prosięcia, wygląd, no nie ma porównania do systemu karmienia ręcznego tych loch. Poza aplikacją żywienia tej fetury i tak dalej, jest jeszcze w tym aplikacja klimatu. Klimatu, którym można sterować z domu, bądź z innego miejsca, gdzie się człowiek znajduje. Ustawiamy temperaturę, czy zmniejszać, czy zwiększać, nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. I oprócz tego jest podgląd na silosy. Ile w każdym silosie się znajduje paszy. No to jest jednakowoż, byłem do tego, co prawda, nie bardzo przekonany tego systemu, tych silosów, ale dobre. Można powiedzieć, że bardzo dobrze. Przydaje się. Dziękujemy firmie Westron, w szczególności panu Lewandowskiemu, że no tak nas tutaj potraktował, że jesteśmy z tego zadowoleni, systemu, no i budowy, można powiedzieć, że no bardzo szybko to wszystko poszło. Także można tą firmę polecić dalej. Ale jeżeli by komuś coś potrzebowało, jak najchętniej możemy coś doradzić po prostu z firmy, która obsługuje właśnie naszą fermę i polecamy. Po prostu nam nikt tego nie doradził, jak firma Westron nam doradziła. A my już po roku czasu wiemy dokładnie, jak to funkcjonuje. Bardzo dobry system, jak chodzi o feturę, to ja bym nie zamieniła. Ile ja się napracowałam przedtem, ręcznie dawałam, a teraz to ja no po prostu jestem kierowniczką.